Dzień dobry Państwu, jest mi niezmiernie miło. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zawsze chętnie wspieram wszystkie tego rodzaju inicjatywy. Dziękuję pięknie za przedstawienie mnie. No i właściwie idziemy od razu do celu, czyli do naszego dzisiejszego tematu. Ja staram się Państwa przekonać, że jednak żywić to nie tylko można, ale nawet trzeba. I dodatkowo pokażę Państwu, jak wygląda praktyka w onkologii klinicznej, jeśli chodzi o żywienie. Proszę Państwa, co tak naprawdę my możemy, czy powinniśmy zrobić, aby żywienie kliniczne działało? No przede wszystkim to musimy się najpierw zgodzić jako partnerzy tego procesu, że to jest proces ważny i niezbędny, czyli przekonany o tym musi być dyrektor, przekonany musi być o tym kierownik oddziału, personel oddziału lekarski, pielęgniarski, sam pacjent i jego rodzina. I dopiero wtedy, no i też oczywiście płatnik, czyli NFZ, i dopiero wtedy my możemy mieć szansę na jakiś sukces. Kolejna sprawa to jest jasno określony spis obowiązków dla klinicysty w tym zakresie, czyli no nie może być takiego przerzucania się odpowiedzialnością. Ty żywisz albo ty żywisz, prawda, a pielęgniarka, a lekarz, a nie wiadomo kto. Nie, to musi być jasno określone w klinice, w spisie obowiązków. Proszę Państwa, kolejna rzecz, screening niedożywienia. No jeżeli my aktywnie nie poszukujemy tego problemu wśród naszych chorych, no to naprawdę nic dziwnego, że później z szafy nam wypadają przysłowiowe szkielety i jak gdyby no, szkielety obciągnięte skórą właściwie jedynie, bo takich pacjentów niekiedy mamy. Kolejna sprawa, proszę Państwa, to jest rozpoczynanie wsparcia żywieniowego niezwłocznie po tym, jak zostanie rozpoznane ryzyko niedożywienia. Nie, proszę Państwa, niedożywienie, bo to jest już za późno, tylko ryzyko niedożywienia. Czyli taki optymalny czas wdrażania interwencji żywieniowej to jest moment tak naprawdę rozpoznania choroby nowotworowej. Już wtedy chory, nawet jeśli jest otyły, powinien być skierowany do dietetyka. Kolejna rzecz to rozwój wewnętrznych, indywidualnych procedur w szpitalu, bo jednak te jednostki szpitalne, one się różnią między sobą profilem, różnych macie Państwo chorych i te procedury wewnętrzne muszą być do tego dostosowane. Monitorowanie chorego w szpitalu. Proszę Państwa, nie wystarczy ocena stanu odżywienia przy przyjęciu, trzeba to powtarzać co 2 tygodnie i wreszcie jasne, klarowne zalecenia przy wypisie, gdzie ten chory ma się zgłosić, gdzie ma tą poradnię, dać mu skierowanie, dać mu konkretne zalecenia. Proszę Państwa, to jest taki mój chleb powszedni, ja często to zdjęcie pokazuję. Ta pacjentka w chwili zgłoszenia się do nas, do instytutu, ważyła 28 kg. No ja chciałabym, proszę Państwa, po pierwsze, żebyśmy my nigdy nie musieli takich pacjentów oglądać, dlatego że to jest fantastycznie wyhodowana kachekcja, wyhodowana przez lekarzy tej pani, pielęgniarki, które tę panią widziały, samą pacjentkę, pacjentki rodziny. Tu jest kilku winnych, prawda? Nie tylko sama choroba nowotworowa. Ja chciałabym, żeby w końcu te szkolenia, które prowadzimy od praktycznie 20 lat, spowodowały, żeby tacy pacjenci do nas nie docierali albo naprawdę zdarzało się to niezmiernie rzadko. Proszę Państwa, takie niedożywienie, ono nie powstało w tydzień czy dwa, to jest proces przynajmniej wielotygodniowy i często mówicie Państwo, że no dobrze, ale jak to niedożywienie rozpoznać, gdzie są kryteria, jakie są definicje. Proszę Państwa, w tej chwili to jest szalenie proste, tak na dobrą sprawę. My się opieramy tylko na kryteriach fenotypowych i etiologicznych i musicie Państwo mieć jeden z tego i możecie to niedożywienie rozpoznać. Te kryteria fenotypowe to dotyczą po prostu masy ciała, czyli utrata 5% w ostatnie 6 miesięcy albo 10% masy ciała już bez względu na czas. I tutaj zwracam Państwa uwagę, jak chory waży 120 kg, i stracił 10% bez względu na czas w sposób niezamierzony, tak? On się nie odchudzał, tylko stracił na skutek choroby, no to już jest taka znamienna utrata masy ciała, prawda? Inny parametr to BMI, którym możemy się posiłkować. Poniżej 20 albo poniżej 22 u pacjentów starszych po 70 roku życia. Czy wreszcie w bioimpedancji utrata masy mięśniowej, którą również Państwo możecie zmierzyć. Kryteria etiologiczne, one się koncentrują przede wszystkim na zmniejszonym poborze pokarmu, czyli mniej niż 50% zapotrzebowania w tydzień albo jakakolwiek redukcja w czasie powyżej 2 tygodni, czyli chory nam po prostu przewlekle nie dojada i obecność stanu zapalnego, a dla
Niewtajemniczonych, proszę Państwa, rak jest niczym innym jak chorobą przewlekłą na podłożu zapalnym. Czyli już samo to, że macie Państwo chorego onkologicznego, to macie Państwo kryterium etiologiczne. Jak przejść, proszę Państwa, przez tą interwencję żywieniową? No raz jeszcze będę podkreślała temat screeningu, bo naprawdę bez tego aktywnego poszukiwania, to my zawsze będziemy się budzili z tymi trupami wylatującymi z szafy żywieniowymi. Natomiast jeśli Państwo tylko rozpoznacie, że chory jest niedożywiony bądź zagrożony niedożywieniem, to w pierwszej kolejności zawsze proponujemy dietę doustną. Oczywiście taką zbilansowaną przez dietetyka, a nie przez doktora Google'a, jeżeli trzeba, wspartą doustnymi suplementami pokarmowymi, ONS albo FSMP, jak kto woli, według teraźniejszego mianownictwa. Jeżeli przewód pokarmowy nam z jakiegoś powodu nie działa, nie przyjmuje takiej ilości diety doustnej, jaką byśmy chcieli, no to zawsze, proszę Państwa, drogą z wyboru jest żywienie dojelitowe drogą przewodu pokarmowego. I tutaj kolejne kryterium to jest, jak długo Państwo potrzebujecie żywić. Powyżej 30 dni, poniżej 30 dni. Jeżeli powyżej miesiąca, to zakładacie dostępy trwałe, PEGI, gastrostomie, limnostomie, endoskopowe, chirurgiczne, różnie to według potrzeb chorego. Jeżeli Państwo potrzebujecie żywić do miesiąca, wystarczą Wam zgłębniki nosowo-żołądkowe, nosowo-jelitowe. I wreszcie, proszę Państwa, trzecia i ostatnia sytuacja, kiedy nie jest dostępna ani droga doustna, ani przewód pokarmowy, bo mamy na przykład chorego z niedrożnością albo z ciężkim zapaleniem śluzówek od jamy ustnej po odbyt, czy też z ciężkimi odczynami popromiennymi, wówczas sięgacie Państwo po żywienie drogą żył. Możemy je prowadzić drogą żył obwodowych, ale tutaj pamiętajcie Państwo, że to jest krótka historia, 7-10 dni i mieszaniny o niskiej osmolarności poniżej 1000, bądź drogą żył centralnych, wówczas żywicie Państwo sobie bezterminowo i mieszanina, tutaj jej osmolarność nie ma już znaczenia. Tak czy inaczej, proszę Państwa, zawsze staramy się robić wszystko, żeby żywić do przewodu pokarmowego. To jest najbardziej naturalna droga dla człowieka i dopiero wtedy, kiedy nie możemy, tak, z jakiegoś powodu zaoferować ani doustnie, ani dojelitowo, dopiero wówczas myślimy o drodze żył. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o takie standardowe zapotrzebowanie, to są oryginalne zalecenia SPN-u, które dla Państwa przygotowałam, to ten nasz pacjent onkologiczny potrzebuje 25 do 30 kalorii na kilogram masy ciała. I teraz uwaga, u chorych niedożywionych bądź u chorych z normalną, prawidłową masą ciała liczycie Państwo na to, co zważyliście. Czyli jeżeli ta chora ważyła 28 kilo, to my jej liczymy na 28 kilo, a nie na 60, które powinna ważyć, załóżmy, prawda? Z kolei w drugą stronę, jeśli Państwo macie pacjenta otyłego, to tutaj liczycie Państwo na masę ciała należną, czyli ten człowiek ważący 120 kg, jeśli on powinien ważyć 80, to liczycie Państwo to zapotrzebowanie na te 80 kg. Zwracam uwagę Państwa, że chorzy ciężko wyniszczeni nie mogą od razu dostać 100% swojego zapotrzebowania, czyli jak Państwo dla takiej 28-kilogramowej kobiety policzycie zapotrzebowanie, to ono będzie miało niespełna 900 kalorii, i zaczynacie żywienie, to musicie żywić bardzo, bardzo pomału, na początku nie więcej niż 50% zapotrzebowania, żeby nie wprowadzić takiego chorego w zespół ponownego odżywienia, który jest obarczony ogromną śmiertelnością, bo sięgającą aż 50%. I proszę Państwa, druga sprawa, białko. No generalnie my w onkologii stosujemy takie ilości 1,2-1,5 grama na kilogram masy ciała. Staramy się jak najbardziej w stronę tego 1,5 grama na kilogram masy ciała przesuwać. Nie zawsze to jest z różnych powodów możliwe. Natomiast chciałam zwrócić Państwa uwagę na źródła białka. No przede wszystkim my absolutnie w żywieniu klinicznym używamy źródeł białek ze źródeł zwierzęcych. Tak? Właściwie bez wyjątku są to białka mleka krowiego, to są białka z frakcji kazeinowych i serwatkowych, które są wysokowartościowym białkiem, takim białkiem wzorcowym, które zawiera przede wszystkim wszystkie aminokwasy, te niezbędne i te egzogenne, i te endogenne, czyli zarówno te, których nasz organizm umie i nie umie wyprodukować sam.
I jak gdyby no, wszystkie preparaty w sumie dostępne w żywieniu oparte są o białka mleka krowiego i nie należy się, proszę Państwa, tego w żaden sposób obawiać. Nie ma nic takiego jak jakieś strącanie, skłaczanie się białek w żołądku. To jakieś tam kolejne porady z doktora Google'a, które być może Państwo już słyszeli. Proszę Państwa, w żołądku zasadniczo ścina się wszystko, bo tam jest kwas solny i pH 1, także każde białko ulega w żołądku koagulacji. Białka roślinne są białkami niepełnowartościowymi, za wyjątkiem białka sojowego, które też ma komplet aminokwasów. Wszystkie inne białka roślinne nie mają pełnego składu. Proszę Państwa, kolejna sprawa to jest podział kalorii z makroskładników, czyli ESPEN rekomenduje zwiększenie udziału tłuszczy w diecie pacjenta onkologicznego i my nawet możemy się posunąć do takiej ilości 50/50. Tutaj macie Państwo, ja wypisałam zapotrzebowanie takie standardowe, prawda? Oczywiście nie będę tutaj tych liczb czytała, bo to macie Państwo dostępne praktycznie w każdym podręczniku, ale mniej więcej jak tworzymy worki z recepty, to używamy takich tutaj przeliczników, pamiętając również, że możemy zwiększyć ilość glukozy, ilość, przepraszam, tłuszczy w mieszaninie żywieniowej do 50%, tak? Czyli ten podział energii niebiałkowej może być 50-50, tak? 50/50. Nie zapominajmy, proszę Państwa, również o lekach i suplementach antykachektycznych. Jeśli chodzi o leki, to ESPEN dopuszcza tylko 3 grupy, a mianowicie glikokortykosteroidy na krótko, na 3-4 tygodnie, octan megestrolu na 12 tygodni. Tutaj pamiętajcie Państwo, że ten lek działa dopiero po 3-4 tygodniach, zaczyna swoje działanie. Prokinetyki u chorych z przewlekłymi nudnościami, którzy z tego właśnie powodu nie jedzą, no i z suplementów kwasy tłuszczowe omega-3, gdzie taka standardowa dawka EPA plus DHA w onkologii to jest 2 gramy, ale w tej chwili mówi się już też o 5 gramach na dobę. Także, drodzy Państwo, nie boimy się tutaj jak gdyby też i tej grupy substancji. Pamiętajcie jednak, że żaden lek nie zwiększa nam beztłuszczowej masy ciała, czyli masy mięśniowej. One wpływają tylko na przestrzeń wodną i tkankę tłuszczową, zaś kwasy tłuszczowe omega-3 zwiększają nam beztłuszczową masę ciała, potrafią nam wesprzeć tą odbudowę masy mięśniowej. Miałam powiedzieć jeszcze słów kilka na temat przezskórnych gastrostomii odżywczych. Proszę Państwa, takie standardowe wskazanie to jest u tych chorych, którzy co do zasady mają przewód pokarmowy zdrowy, natomiast nie mogą jeść z powodu jakiegoś problemu zdrowotnego, który znajduje się zazwyczaj w górnej części, w górnym odcinku przewodu pokarmowego, czyli takim modelowym przykładem są pacjenci z nowotworami regionu głowy i szyi, prawda, rak języka, gardła, migdałka, krtani i tak dalej, gdzie guz po prostu zatyka na górne drogi pokarmowe i tym samym poprzez założenie takiego specjalnej rurki, prawda, do żołądka, którą jest PEG, możemy ten zator ominąć i żywić pacjenta dojelitowo. Pamiętajcie Państwo, że o PEG-ach myślimy wtedy, kiedy to żywienie będzie dłuższe niż miesiąc, poza rakami regionu głowy i szyi. Tutaj jeszcze takie niezależne wskazania, to są niektóre schorzenia neurologiczne, czy niektóre guzy mózgu z zespołami rzekomo opuszkowymi, czy mukowiscydoza sama w sobie również jest wskazaniem. Przeciwwskazań, proszę Państwa, praktycznie nie ma. Poza głębokimi zaburzeniami krzepnięcia, gdzie po prostu endoskopista powie, że Państwu nie założy, jak macie INR powyżej 1,5 czy płytki poniżej 50 tysięcy, no to jeszcze są sytuacje, kiedy zakładanie PEGA po prostu nie ma sensu, na przykład mnogie wszczepy potrzebne, tak? Albo sytuacja, gdy chory jest wielopoziomowo niedrożny. No nie ma to żadnego sensu, chyba że chcemy założyć PEG w celu odbarczania przewodu pokarmowego, bo taka sytuacja też jest możliwa. Jeżeli mamy wodobrzusze, należy je przed PEG-iem odbarczyć. Jeżeli mamy, proszę Państwa, jakieś no, przemieszczenie organów na skutek jakichś tam genetycznych perturbacji, no to już tutaj nic na to nie poradzimy, bo warunkiem koniecznym do założenia, proszę Państwa, PEG-a jest transluminacja, czyli jak endoskopista wchodzi sobie do żołądka endoskopem, to puszcza światełko na przednią ścianę żołądka i wówczas od strony brzucha, od strony skóry widać pole takie podświetlone, to jest znak, że tutaj możemy bezpiecznie się z tą igłą i z tą rurką przekłuć, przedostać przez ścianę brzucha. Jeśli nie ma transluminacji,
nigdy PEG nie będzie założony. Tak? To jest taki podstawowy warunek. I mamy, proszę Państwa, dwa typy tych PEGów zakładane metodą pull, metodą push. Metoda pull, czyli metoda ciągnij, polega na tym, że ten talerzyk wewnętrzny, tutaj kotwiczący, jak Państwo widzicie, we wnętrzu żołądka, on jest przeciągany górą, tak? Przez drogi pokarmowe górą do żołądka i w ten sposób montowany. Zaś metoda push, czyli metoda pchaj, polega na tym, że ta rurka jest zakładana poprzez nakłucie jamy brzusznej z zewnątrz, tak? I w ten sposób jest zakotwiczony później balon mocujący w takiej rurce typu push. Generalnie, proszę Państwa, my w Narodowym Instytucie Onkologii w zdecydowanej większości robimy w tej chwili PEGi typu push. One są prostsze. Nie ma ryzyka zawleczenia nowotworu z górnych tutaj, prawda, pięter przewodu pokarmowego gdzieś, nie daj Boże, żeby nam się to nie wszczepiło w ścianę brzucha, jakkolwiek to jest poniżej 1% takie historie. Natomiast jest inne niebezpieczeństwo, proszę Państwa. Ten talerzyk PEGa przechodzący przez te miejsca ze zwężeniem, gdzie jest guzisko w gardle czy tam w krtani, może nam tam utknąć. I zdarzało się już, że była potrzebna pilna pomoc anestezjologa, bo chory się po prostu dusił. Więc z tego tytułu my pulę zakładamy rzadko, zdecydowanie częściej wolimy w tej chwili pusze, które są prostsze i do założenia, i do utrzymania. I sama procedura jest po prostu prostsza i bardziej bezpieczna dla chorego. Drodzy Państwo, żeby zbudować sobie jakąś świadomość problemu, ja chciałabym jeszcze zwrócić Państwa uwagę, że jak przychodzi do Was chory z rozpoznaniem rak, to on już na dzień dobry będzie miał różne ryzyko rozwoju niedożywienia. I zobaczcie Państwo, jeśli to jest trzustka, górny przewód pokarmowy, czyli przełyk i żołądek oraz głowa, szyja, to ryzyko niedożywienia dla tych chorych sięga 70-90%, czyli w sumie to Państwo możecie założyć, że ten Wasz chory, nawet jeśli w tej chwili jest otyły, to z pewnością choroba i leczenie tak go odchudzą, że on będzie tej pomocy wymagał. Druga grupa, proszę Państwa, taka pośrednia, to są pacjenci z rakiem płuca, to jest ginekologia, to jest hematoonkologia, to jest rak jelita grubego. Tutaj ryzyko niedożywienia jest 50-50%, tak? Czyli połowa z tych pacjentów będzie niedożywiona. I wreszcie trzecia grupa, gdzie ryzyko niedożywienia jest relatywnie niskie, to są nowotwory najczęstsze populacyjnie, piersi, prostata. I tutaj mamy 10-20%, tak? Czyli spokojnie w tej grupie pacjentów to my możemy się raczej skoncentrować na przykład na dietach redukcyjnych, a niekoniecznie na żywieniu. Kolejna sprawa, proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że utrata masy ciała to jest niezależny czynnik rokowniczy, niezależny czynnik w ogóle prognostyczny w chorobie nowotworowej. Zobaczcie Państwo, jest piękne badanie Lizy Martin, które jasno nam pokazuje przeżycia w zależności od masy ciała u chorego z chorobą przerzutową. Jak chory ma BMI 28, tak, czyli jest lekko otyły i straci tylko troszeczkę, jak 2-3% masy ciała, to żyje około 20 miesięcy. Jeżeli ten chory ma BMI 20, czyli jest pacjentem niedożywionym i straci dużo na wadze, jak 15% ciała na przykład, to jego przeżycia, zobaczcie Państwo, wynoszą zaledwie 4 miesiące, tak? 20 versus 4 miesiące. No, różnica jest ogromna. Chciałabym Państwu jeszcze pokazać twarde takie dane, które są już w tej chwili w publikacjach dostępne. Nasi sąsiedzi zza zachodniej granicy, Niemcy, wzięli sobie przez 5 lat pod lupę wszystkich swoich pacjentów żywionych pozajelitowo w chorobie onkologicznej, ponieważ byli ciekawi, czy to żywienie pozajelitowe, czy wydawanie pieniędzy na to w ogóle cokolwiek daje tym ludziom. Tak? Podzielili sobie tych pacjentów na 5 grup, to macie Państwo głowę z szyją, jelito grube, jajnik, trzustkę i żołądek. No i zobaczcie Państwo, jak niesamowicie przedłużyły się nam mediany przeżyć. Zobaczcie Państwo, że ci pacjenci średnio żyją 70 dni dłużej, a dla poszczególnych rozpoznań to jest, jak Państwo widzicie, głowa z szyją to jest plus 3 miesiące, jelito grube plus miesiąc, jajnik plus 1,5 miesiąca, trzustka prawie 3 miesiące, żołądek prawie 4 miesiące. No, drodzy Państwo, my mamy ogromne wydatki na nowe leki onkologiczne, miliony dolarów, gdzie mediany przeżyć wydłużają się o 3-4 tygodnie i strasznie się z tego cieszymy.
A tu mamy tak prostą rzecz, jaką jest żywienie chorego, w tym przypadku konkretnie akurat pozaelitowe, wydłużenie o 4 miesiące i tak słabo korzystamy z takiej możliwości wydłużenia przeżyć u naszych chorych. Podobne badanie, proszę Państwa, włoskie. Włosi sobie wzięli pod lupę 10 kantonów takich swoich, powiedzielibyśmy województw, estymacja na 10 milionów chorych i zobaczcie Państwo podobne wnioski. Wydłużenie przeżyć z chorobą przerzutową u pacjentów o 3 miesiące w przypadku górnego odcinka przewodu pokarmowego, czyli znowu mamy żołądek, przełyk i ginekologia. I rzeczywiście to się również potwierdza w obserwacjach naszego własnego ośrodka, gdzie mamy, no również bardzo lubimy żywić, szczególnie pacjentki ginekologiczne, one są niezwykle wdzięczne i na tym żywieniu żyją latami. I wreszcie, proszę Państwa, badanie z naszego własnego ośrodka, to jest moje własne badanie, mojego zespołu. Myśmy z kolei popatrzyli sobie, co daje żywienie u chorego w trakcie chemioradioterapii z powodu właśnie raków głowy i szyi. Ja stworzyłam taki schemat opieki nad tą grupą chorych, gdzie zaczynaliśmy najpierw od założenia PEGA, później od momentu rozpoczęcia chemioradioterapii, która trwa 6-7 tygodni, to jest potężne leczenie. Od razu włączaliśmy opiekę dietetyka i dokładaliśmy wysokobiałkowe ONS-y, ewentualnie jeszcze z dodatkiem ONS-ów tłuszczowych. Co 2 tygodnie sprawdzaliśmy stan tego pacjenta, jego wagę, jego odczyny popromienne i średnio, proszę Państwa, w 4. zazwyczaj tygodniu leczenia ta dysfagia na skutek odczynu popromiennego tak się nasila, że dalsze żywienie drogą do ustną jest po prostu niemożliwe. Wówczas przesiadamy się, w cudzysłowie, na wcześniej założony PEG i kończymy już żywienie chorego drogą dojelitową i żywiony jest później przez poradnię w rejonie tak długo, jak jest to konieczne. Pokłosiem tego badania, proszę Państwa, jest to drzewko, które nam, że tak powiem, pokazuje taki algorytm prowadzenia tych chorych w zależności od tego, czy on połyka, czy on nie połyka i co z tym robić, kiedy ten PEG zakładać, kiedy sondę, to pozostawiam Państwu już w piśmiennictwie do zapoznania się. Powiem tylko krótko o wynikach, proszę Państwa. Zdecydowanie myśmy tam mieli w ogóle 2 grupy chorych, żywionych i nieżywionych, to znaczy ci nieżywieni to byli pacjenci historyczni, tak? Przed okresem, kiedy w klinice była już wprowadzona taka standardowa opieka żywieniowa. I zobaczcie Państwo, ci objęci programem żywieniowym mieli absolutnie wyższe krwinki białe, neutrofile, albuminy, a także dodatkowo, proszę Państwa, ja badałam wiele zmiennych w tym badaniu, nie będę tutaj Państwa zanudzać, powiem tylko o tych najważniejszych takich jak gdyby znaleziskach. Podzieliłam sobie te zmienne na 3 takie główne grupy. Pierwszą z nich była masa ciała, no i oczywiście u chorych żywionych mamy istotność statystyczną. Udaje się tej masy ciała zdecydowanie więcej zaoszczędzić niż u chorych nieżywionych. Ta masa była lepsza u chorych poniżej 70 roku życia, czyli 94% badanych, u chorych, którzy nie byli wcześniej leczeni chirurgicznie, u chorych, którzy przed leczeniem schudli mniej niż 10%, a także naturalnie u tych pacjentów, którzy mieli założony PEG. Takim, proszę Państwa, szczególnym jak gdyby doniesieniem z tego badania jest to, że żywienie pozwoli Państwu utrzymać pełną dawkę chemioterapii. I zobaczcie Państwo, pacjent żywiony miał istotnie statystycznie wyższą dawkę cytostatyków podaną w trakcie leczenia, a to szalenie ważne, bo redukcja dawki cytostatyków o 20% to efekt terapeutyczny gorszy o połowę. I ponownie, proszę Państwa, w tej nieco młodszej wiekowo grupie u chorych chirurgicznych i wreszcie, proszę Państwa, powikłania tutaj również. Oczywiście u chorych żywionych te powikłania były absolutnie na niższym poziomie i także w grupie pacjentów chirurgicznych. Ja chciałabym przejść, proszę Państwa, teraz do praktyki, pokazać Państwu, jak tak naprawdę prowadzimy, żywimy takich pacjentów, to będzie łatwiej to wszystko zrozumieć, sobie poukładać. To taki standardowy nasz chory 40-latek, oczywiście palący tytoń od kilkudziesięciu lat z rozpoznaniem raka płaskonabłonkowego migdałka w dość dużym miejscowym zaawansowaniu. T3 to jest duży guz, węzły chłonne na szyi zajęte i zakwalifikowany do chemioradioterapii. Nasz pan waży 72 kilo, schudł 3 kg przed leczeniem, czyli mniej niż 10%, ma takie uczucie przeszkody w gardle, trochę go boli, ale w miarę jeszcze normalnie je, raczej wybiera miękką dietę. No i oczywiście to, co jest zmorą, proszę Państwa, chyba wszystkich ośrodków, czyli prowadzimy
z pacjentem dyskusję o założeniu PEGA przed leczeniem, co jest niezwykle wyzwanie, dlatego że wytłumaczenie człowiekowi, który jeszcze je, że chcemy mu zrobić dziurę w brzuchu po to, żeby go żywić, wywołuje naturalny opór. I pacjent Państwu powie, ale po co, przecież ja jem. I ciężko jest, proszę Państwa, choremu sobie wyobrazić, że on za te 4 tygodnie to nawet własnej śliny może nie być w stanie połykać, prawda? Więc naprawdę trzeba spokojnie z tym chorym rozmawiać, wyjaśnić mu, po co my to robimy. I generalnie po tych rozmowach z nami większość tych pacjentów na szczęście się godzi. Ten pacjent się również zgodził i jak Państwo za chwilkę zobaczycie, była to dobra decyzja. Rozpoczynamy leczenie, tak? Rozpoczynamy chemioradioterapię, idzie do pana dietetyk, daje szczegółowe zalecenia co do diety i włącza mu saportan w ONS-ie, tak? W buteleczkach do picia 2 razy dziennie. Proszę Państwa, dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, jak wygląda odczyn popromienny, to ja pokażę obrazki. Tutaj idąc od góry i od strony lewej macie Państwo 1, czyli taki rumień. Tutaj jest 2, 1 taka półksiężycowata nadżerka na brzegu języka, to jest 2. stopień, 3. stopień, te nadżery są zlewne, 1 wielka rana w tej buzi, taki chory, proszę Państwa, praktycznie nie połyka już, a na pewno nie zje tego, co powinien. I tutaj też jest 3 taka z zajęciem całego podniebienia. Tutaj już jest, proszę Państwa, bardzo ciężki odczyn, taki 3x4, zobaczcie Państwo, to jest praktycznie, ten język jest jak ugotowany, schodzi cała błona śluzowa i błona podśluzowa, 1 wielka rana, z pewnością taki pacjent również nie je. Wracając do takiego naszego chorego, po 2 tygodniach pan przychodzi na wizytę, mówi nam, że nie ma smaku, wszystko jest dla niego jak papier, nie wie, czy to, co on je, to jest słone, słodkie, czy jakie, nic smaku nie ma. Trochę go to gardło boli, stracił po 2 tygodniach 2 kilo. Po 3 tygodniach jest zakwalifikowany do 2. kursu chemioterapii, dostaje cisplatynę, już wtedy waży minus 3 kg, odczyn w buzi ma w stopniu 2. No i po 4 tygodniach zgłasza się do szpitala z takim dużym kryzysem. Ma nudności, jest odwodniony, stracił 6 kg. Zobaczcie Państwo, to jest ledwie 4 tygodnie leczenia, minus 6 kilo. Odczyn ma w stopniu 3, zjada najwyżej 40% ze swojego zapotrzebowania. Oczywiście my tego chorego przyjmujemy do kliniki, nawadniamy, wdrażamy farmakoterapię, no i na szczęście ma PEG, prawda, czyli żywimy tego chorego dojelitowo. W tym konkretnym przypadku bierzemy sobie saportan z diet dojelitowych. Zapotrzebowanie tego chorego to jest niespełna 2000 kalorii i w takich porcjach też pan tą dietę dostaje. Po wyrównaniu zaburzeń jonowych, wodnych, wdrożeniu żywienia, pan sobie kontynuuje leczenie już do końca bez jakichś większych kłopotów. Jest skierowany następnie do poradni żywieniowej, gdzie kontynuuje leczenie żywieniowe jeszcze przez 8 tygodni, zanim zacznie jeść drogą doustną. Proszę Państwa, inny przypadek również z naszej kliniki. Ja zawsze jestem zadziwiona, jak tacy pacjenci mi się objawiają gdzieś tam w ambulatorium czy na izbie. Chcę podkreślić, że to jest Warszawa, XXI wiek. No i zobaczcie Państwo, 64-letni chory, skrajnie wyniszczony, odwodniony, praktycznie wyjący z bólu, ból w NRS-ie w skali 8. To jest ten chory, ja go pamiętam, bo to jeden z moich pacjentów, on mi po prostu padł w ambulatorium, oczekując na wizytę. Taki sobie dotarł do gabinetu. I poproszono mnie, bo chory zasłabł na korytarzu. No i drodzy Państwo, cóż, rozpoznanie rak języka w takim dużym zaawansowaniu, zarówno miejscowym, jak i z przerzutami do płuc. Według relacji pacjenta to ten jego stan to się 2 miesiące temu pogorszył, a zmianę na języku to ma co najmniej od roku. Schód 15 kilo, dysfagia to praktycznie na granicy afagii. Pan z trudem połyka jakieś tam minimalne ilości płynów. Oczywiście się nigdy na nic nie leczył, ale palił niesamowite ilości papierosów w stanie ciężkim i to jest, proszę Państwa, nasz chory. Zobaczcie, tak wygląda jego guz języka, a tak wygląda sam pacjent, skrajnie wyniszczony. No i widzę moje ulubione zdjęcie, coż tu widać na tym zdjęciu, to jest, proszę Państwa, stojący fałd skórny, to jest również to, jak ten chory był odwodniony. Tak, on jest nie tylko wyniszczony, ale on jest odwodniony i tak naprawdę on, proszę Państwa, przyszedł do nas w momencie, jak już przestał móc połykać. Czyli nie tylko, że jak gdyby nie zwracał na swój pogarszający się stan odżywienia uwagi, ale tak dopiero w momencie, jak przestał móc pić, to zaczął szukać pomocy. I taka jest o tych pacjentach niestety prawda. Oni niestety niekiedy zjawiają się dopiero w takim stanie.
To jest jego badanie przedmiotowe i zobaczcie Państwo, tachykardia spoczynkowa 120 na minutę, szczęk kości, rozległy guz języka zajmujący okoliczne struktury jamy ustnej, zaniedbany higienicznie, ale popatrzcie Państwo, waga 37 kg przy 1,74 m wzrostu i BMI 12, tak? Także no, skrajne wyniszczenie. Co z takim chorym trzeba zrobić? No proszę Państwa, no pewnie trzeba go zacząć żywić, nawadniać i w ogóle robić przy nim kilka rzeczy naraz, ale żywić takich chorych trzeba bardzo, bardzo ostrożnie i bardzo, bardzo umiejętnie. Pierwsza sprawa, proszę Państwa, ja się nie będę tutaj skupiała na tych wszystkich rzeczach okołointernistycznych, czyli leczeniu bólu, rehabilitacji, profilaktyce przeciwzakrzepowej, przeciwodleżnowej, prawda? Załóżmy, że to też jest w tle. Będę mówiła tylko o żywieniu. No i zobaczcie Państwo, w pierwszej dobie, jak gdyby po wyrównaniu stanu nawodnienia, jemu przede wszystkim trzeba dać witaminy rozpuszczalne w wodzie, a także uzupełnić pierwiastki śladowe, fosforany, potas, magnez i tiaminę w dużych dawkach, nawet do 300 mg. My robimy taki koktajl, jak ja to mówię, koktajl Mołotowa i taki koktajl z mikroskładników dajemy takim pacjentom na dzień dobry bez kalorii, tak? Bez żadnych makroskładników. No po co? Po to, żeby właśnie uruchomić metabolizm, bo drodzy Państwo, nie ma fosforanów w ATPazach błonowych, to nie ma metabolizmu węglowodanów, ani tłuszczy, ani białek. Jak nie ma metabolizmu makroskładników, to dochodzi do kwasicy metabolicznej, niewydolności wielonarządowej, chory Wam umiera. Tak? Także pamiętajcie Państwo, że zawsze takiego ciężko wyniszczonego chorego zaczynamy żywić, najpierw uzupełniając mikroskładniki, i zaczynając od bardzo niewielkiej podaży makroskładników. Nie przelewamy tych chorych, tak? Zapotrzebowanie na wodę to jest 20-30 ml na kilogram masy ciała, no chyba, że chory gorączkuje albo biegunkuje, czy tam wymiotuje, to musimy te jeszcze objętości ekstra uzupełnić. Już w drugiej dobie, proszę Państwa, ten chory nam się troszeczkę poprawił, spadły dolegliwości bólowe, bo miał oczywiście włączony fentanyl, nawet była możliwość już porozmawiania z psychologiem, z rehabilitantem i to są, proszę Państwa, jego wyliczenia. Przypominam, że chory waży 37 kg, więc liczymy mu na 37 kg, a nie na te 70, które powinien ważyć. I tak, proszę Państwa, chory potrzebuje 55 gram białka, co jest prawie 9 gram azotu, 110 kalorii niebiałkowych na gram azotu przyjęłam, razem jego zapotrzebowanie to jest niespełna 1200 kilokalorii. Połowę z tego możecie Państwo, tak jak wcześniej mówiłam, spokojnie pokryć z tłuszczy i pamiętajcie, że zaczynacie bardzo pomału. W tym przypadku to myśmy się odważyli na 25% zapotrzebowania, czyli w sumie 300 kalorii plus oczywiście pełne dawki mikroskładników w takim długim wlewie i podnosimy tę kaloryczność o 100-200 kilokalorii co 1-3 dni patrzymy, czy chory nam nie wchodzi w obrzęki, czy nie wchodzi nam w niewydolności narządowe, czy nie zaczyna gorączkować, tak, pomalutku. Tego chorego, proszę Państwa, tę podaż tam budowaliśmy w kolejnych dniach, doszliśmy z nim do zapotrzebowania docelowego, w piątej dobie założyliśmy PEGA metodą PUSH, właśnie z uwagi na to, guzisko języka, prawda, praktycznie obturacje w górnych drogach pokarmowych. Przypominam, drodzy Państwo, że żywimy do PEGA już po 6 godzinach, czyli po 6 godzinach Państwo możecie podać testowo jakąś niewielką porcję glukozy. Jak się tam nic nie dzieje, nie boli, nie wymiotuje, nie ma krwawienia, nie ma jakichś objawów ostrego brzucha, spokojnie wchodzimy z dietą peptydową i zaczynamy takiego chorego żywić. Proszę Państwa, co więcej, zwróćcie Państwo uwagę, że w pierwszych dobach, oczywiście u takiego chorego jeszcze wybierzemy dietę peptydową, bo on nie ma kosmków, którymi mógłby wchłonąć, bo jego ciało po prostu zjadło mu te kosmki, tak? On nie ma w tak ciężkim wyniszczeniu, on nie ma w ogóle powierzchni do wchłaniania, więc musimy zacząć od diet peptydowych, czyli takich wstępnie strawionych, prawda? Gdzie są krótkie odcinki peptydów tylko. No i zobaczcie Państwo, jak my damy z pompy enteralnej taką dietę peptydową 20 ml na godzinę, taki mały przepływ, no to dajecie Państwo ledwie 360 kalorii na dobę, tak? Więc żeby zbilansować tego chorego, myśmy utrzymywali mu jeszcze na zakładkę worek o takiej kaloryczności 740 kalorii, aż do czasu zbudowania pełnej podaży drogą dojelitową. To nam się, proszę Państwa, w końcu udało, ale nim to Państwu pokażę, to jeszcze tylko zwrócę Państwa uwagę właśnie na ten problem głodu, bo
Proszę Państwa, organizm nasz zżera najpierw własne mięśnie, własną tkankę tłuszczową, ale jak już nie ma co jeść, to zacznie nam zjadać narządy wewnętrzne, również kosmki jelitowe. Zobaczcie Państwo, one w głodzie są takie skarłowaciałe, tak? Nie ma powierzchni chłonnej i Państwo musicie najpierw do przewodu pokarmowego też dać niewielką ilość diety, żeby najpierw ten kosmek jelitowy nam się w ogóle odbudował, tak? Żeby było czym wchłaniać i dopiero wtedy można przejść do pełnych dawek w żywieniu dojelitowym. Zwróćcie Państwo też uwagę, że pierwszy stolec u chorych długo nieżywionych to jest cuchnący, luźny, generalnie wstrętny i to nie jest biegunka. To nie jest, proszę Państwa, biegunka. Tak się uruchamia przewód pokarmowy. Dopiero jeśli rzeczywiście pacjent ma 5-7 luźnych stolców na dobę, to możecie powiedzieć, że macie biegunkę, no i wtedy trzeba poszukać jakichś możliwych przyczyn tego problemu. No co się dzieje? Czy ta dieta ma za wysoką osmolarność, a może jest podawana za szybko, a może jest zimna, a może jest zbyt bogato tłuszczowa dla pacjenta albo zbyt bogato białkowa, bo to są wszystko diety wtedy, diety bogate w białko są dietami wysoce osmolarnymi. Może za dużo Państwo naraz daliście, albo proszę Państwa też, no niestety pamiętajmy, że zawsze chory nam się może zakazić, na przykład Clostridium difficile i trzeba to również wykluczyć. U tych chorych mających biegunkę zawsze Państwo możecie dołączać spokojnie loperamid, diosmektyd, probiotyki, klej ryżowy. Naturalnie nie dajemy loperamidu tam, gdzie jest gorączka i krwista biegunka, prawda, żeby nie spowodować perforacji. To jest jedyny wyjątek. I jeszcze zwracam uwagę Państwa, jak żywicie przez sondy. Zobaczcie Państwo tutaj na tym zdjęciu, tutaj ktoś się bardzo mocno postarał i założył sondę bardzo, bardzo głęboko do jelita, tak? Jeżeli Państwo w tak założony zgłębnik dacie dietę polimeryczną, wysokoosmolarną do jelita, no to na bank będzie biegunka, tak? I bóle brzucha, i wzdęcia, i inne problemy gastryczne, tak? Zwracamy, proszę Państwa, uwagę, między innymi po to robimy te zdjęcia, żeby upewnić się, że sonda jest w żołądku, tak? I wtedy tam, do żołądka, możemy dawać diety polimeryczne. Wracając do naszego, proszę Państwa, chorego, oczywiście w kolejnych dobach kluczowa będzie pielęgnacja dostępu, czyli pielęgnacja PEGA to są osobne tutaj zalecenia opieki pielęgniarskiej. Ja nie mam czasu w tym webinarium o tym mówić, ale to jest, proszę Państwa, szalenie ważne, bo 95% powikłań po PEGU to jest zła opieka nad dostępem. Naprawdę. To nie sam moment założenia PEGA, tylko to, co jest potem. Tak jak mówiłam, myśmy u tego chorego kontynuowali żywienie najpierw z pompy dietą peptydową, a potem żeśmy sobie przeszli na bolusy i wybraliśmy dietę hiperkaloryczną, 1,5 kalorii na mililitr, też sobie wzięliśmy tam saportan 6 razy 150 ml i w sumie docelowo dawaliśmy panu 1350 kalorii z diety dojelitowej, czyli nawet lekko powyżej jego zapotrzebowania. Proszę Państwa, jak my już mamy tego chorego wyrehabilitowanego żywieniowo, prawda, ten przewód pokarmowy działa poprawnie, myśmy go uruchomili, nie ma już takiego ryzyka refeedingu, to możecie Państwo spokojnie zwiększyć tą ilość kalorii nawet do 40 na kilogram, kalorii na kilogram masy ciała, szczególnie u tych chorych głowa, szyja. Poza jelitówkę u tego chorego tylko 3 dni na zakładkę kontynuowaliśmy, potem z tego uciekliśmy, oczywiście leczymy ból, rehabilitujemy i zobaczcie Państwo, po 2 tygodniach hospitalizacji ten chory jest wyszkolony, co ma z tym PEG-iem robić, jak ma się żywić, zostaje zakwalifikowany do paliatywnej chemioterapii, ale w sumie, patrzcie Państwo, po 2 tygodniach przytył nam 2 kilo, z czego prawie kilogram to jest tkanka tłuszczowa i pół kilo to jest masa komórkowa, czyli masa beztłuszczowa. Chciałabym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na chorych poddanych radioterapii, bo bardzo często ja się spotykam z takimi prośbami, że chory jest zakwalifikowany do radioterapii i oczekujecie Państwo, że damy jakieś specjalne zalecenia żywieniowe. No dobrze, ale radioterapia czego? Bo jeżeli to jest, proszę Państwa, mięsak uda i napromieniamy udo, to nie ma żadnego powodu, żeby cokolwiek pacjentowi zmieniać w diecie, tak, do ustnej. Natomiast jeśli to jest głowa z szyją, to tutaj będziemy wybierać diety wysokotłuszczowe, wysokobiałkowe i nie będziemy się bali kalorii, tak? Ale docelowo, no nie od razu, bo pokazałam Państwu takiego ledwie żywego pacjenta, więc jak przejdziemy z nim te wstępne etapy interwencji żywieniowej, to dopiero później możemy się rozpędzać.
Natomiast jeżeli Państwo macie radioterapię na obszar przewodu pokarmowego, czyli brzuch i miednica, tak, i jest taka szansa, że jelito cienkie dostanie promieniami jonizującymi, czy jest to chory wyniszczony z jakiegokolwiek powodu, a Państwo zaczynacie żywienie dojelitowe, to proszę zwróćcie uwagę, że lepiej zacząć od diet peptydowych, bo tak jak mówiłam, mamy kosmyki jelitowe skarłowaciałe albo uszkodzone w różnych mechanizmach. Wybieramy wtedy diety o niskiej osmolarności, jak najbardziej z rozpuszczalnymi frakcjami błonnika chętnie, bo to jest pożywka dla prawidłowych bakterii jelitowych, nie boimy się probiotyków i bardzo uważnie obserwujemy chorego i tolerancję diety, tak? Czy on nam nie wchodzi w biegunki, w zaparcia, w płynności, czy tam się coś nie dzieje. No i drodzy Państwo, to z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej prezentacji.